Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to haul zakupowy. Będzie to taki haul giftowy, można powiedzieć, z prezentami, ponieważ zbliża się koniec roku tutaj w Anglii, więc postanowiłam jak co roku kupić prezenty nauczycielom. Jednak w tym roku nie kupuję żadnych kwiatuszków, tylko po prostu same prezenty takie symboliczne, wiecie o co chodzi. Tutaj w Anglii Wam powiem, że ludzie nie robią żadnych prezentów nauczycielom, tylko dają kartki ewentualnie, ale większość ludzi w ogóle nic nauczycielom nie daje. No nie wiem, każdy robi jak lubi, jak chce. Ja jestem tak nauczona, już wiecie co, taką przyjęłam tradycję w Polsce, że chociaż jakaś drobnostka, ale żeby podziękować tym nauczycielom za cały trud, jaki włożyli w wykształcenie naszych dzieci, także tak. Więc kochani, jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam Was do oglądania. I od razu następnie chciałabym Was przeprosić za mój wygląd. Powiem Wam, że jestem tak zabiegana, tak zalatana, naprawdę, że znalazłam trochę czasu na to, żeby ten filmik nagrać, to jestem w szoku, ale mówię, akurat malutka śpi, tutaj mam warunki na to, żeby nagrywać ten film, więc szybko zaczynam. Byłam oczywiście w B&M-ie, tam najprędzej coś kupię, wiecie, fajnego, czy jakieś świece, czy jakieś inne rzeczy, takie drobiażdżki. No i powiem Wam, że znalazłam bardzo fajne rzeczy, jeszcze przy okazji sobie kupiłam kilka takich drobnostek. No to co? Zaczynamy, moi drodzy. Zróbcie sobie coś do picia. No i jedziemy z tym koksikiem. Więc, dobra. Od czego by tutaj zacząć? Czego mi brakło, to kupiłam... Ja zazwyczaj kupuję taki z Ariela, ale tutaj nie było akurat Ariela, więc wzięłam Bolt. To jest taki płyn do prania. On też ma w sobie troszeczkę Lenora, płynu do pukania. To jest dwa w jednym. Może być do białego, może być też do koloru. Taki płyn do prania, do pralki. Bold. Ja lubię Ariela, powiem Wam szczerze. Znaczy Persil. Persil albo Ariel. Zazwyczaj Persil używam. Ale ten też jest całkiem, powiem Wam. To jest na 24 prania, tego jest akurat 888 ml, zobaczcie sobie, tutaj piszę. Kupuję zazwyczaj większy, ale dzisiaj naprawdę miałam tyle rzeczy do kupienia, że mówię, nie mogę, trzeba będzie innym razem kupić. Zresztą jeszcze mam, także spokojnie starczy jak na razie. A tego prania to jest bardzo dużo. Przy okazji, moi drodzy, kupiłam jeszcze płyn do prania osobno. Lubię te płyny z komfortu, lubię też z Lenora. Taki, moi drodzy. I tutaj jest na 33 pukania. Także tak, moi drodzy. Więc za to dałam jakieś... 3 czy 4 funty. To było w dobrej cenie, uważam. 3,50. Zazwyczaj za te płyny daję tak około 5-6 funtów minimum. Za te małe pojemności. Także całkiem. Moi drodzy, no i tak. Od której siatki by tu zacząć? Bo ja tych siatek trochę mam, powiem Wam. Kupiłam oczywiście torebki na prezenty dla tych nauczycieli. Jedna kosztowała 1,75 funta. Bardzo ładna torebeczka. Ona jest taka opalizująca. Tak. A tutaj dwie torebki wzięłam, taki dwupak można powiedzieć, za 1,49 funta. Też taki holograficzny. Jedna jest taka, a druga jest taka. O, bardzo ładna. Ok, dobra. Co następnego kupiłam? Kochani moi.
Kupiłam takie świeczki zapachowe. To jest firma Scented Selection Candles. Bardzo ładne świeczuszki. Zobaczcie, taki zestaw to jest. Tutaj jest zaraz mango i pomarańcza, grapefruit, cranberry, to jest co? To jest żurawina. I peach blossom, czyli to jest peach, to jest nektarynka. Peach. Nie, peach to jest ta brzoskwinia. No jakoś tak, ale powiem Wam, że dosyć mocno pachną i są naprawdę bardzo ładne. Takie słoiczki i 3 funty to kosztowało. 3 funty. Także to jest to. Kupiłam sobie, moi drodzy, przy okazji farbę, tą, co używałam ostatnio i bardzo, bardzo mi spasowała, kochani. Nie muszę już zamawiać sobie tych, wiecie, najdroższych, jakichś tam, nie wiem, z Matrixa, czy na przykład tam Vella, Coleston i tak dalej. Tylko mogę sobie z alternatywą używać tych farb z Garniera. Za to dałam chyba niecałe 4 funty. Zobaczcie. Ten tutaj, numerek. Natural Extra Light Ash Blonde. Bardzo ładny kolorek był. Tylko zobaczcie, tutaj z tyłu Dark Blond, czyli ciemny blond się jeszcze kwalifikuje, ale jak już jest ciemniejszy, to się nie rozjaśni. A że ja mam ciemny blond, także bez problemu mi się te odrosty rozjaśniają. Ja nie potrzebuję, żeby mieć tych włosów aż takich białych, przejaśnionych. Mnie tylko chodzi, żeby ładny blond nadało taki mniej żółty, nie za szary, taki jest w sam raz. Naprawdę bardzo, bardzo mi ta farba spasowała. I to jest oczywiście permanent color, czyli to jest, no, jak to się to mówi po polsku? No po prostu farba. Farba, tak? Nie jakiś toner, tylko to jest farba. Okej, moi drodzy. Trzem nauczycielom kupuję prezenty. Tak. Każdemu z nich też kupiłam takie słodkości. Tak jak mówię, zazwyczaj dawałam kwiatki oprócz takich jakichś drobnostek. Tym razem powiedziałam, że nie chcę dawać kwiatów, tylko po prostu jakiś tam prezent więcej, czy coś słodkiego, czy jakąś ozdobę, coś, co postawią sobie i będą mieli na jakiś czas, prawda? A kwiatki to zaraz jednak zemdleją i do wyrzucenia idą. Także tak, każdemu z nich to Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, czekajcie, za to ja chyba dawałam 2 funty za takie pudełeczko. No to 6 funtów za te 3. Tak, kochani. Następną rzeczą, kochani, jaką kupiłam, każdemu z tych nauczycieli kupiłam takie kubki. Zobaczcie, co tutaj pisze, moi drodzy. Tu pisze Daydream Believer. No, także superancka sprawa. Marzenia dzienne, wierzyć w marzenia dzienne, czy coś takiego. A drugi kubek, Dream Plan Do. Także, no, zrób sobie taki plan marzeń. No, także 2 takie same, a jeden był inny. I za 2,50 te kubki są, zobaczcie. Za 2,50. Bardzo fajne te kubeczki. Takie, wiecie, one są takie duże, także tutaj dużo kawy się zmieści. No. Powiem Wam, że wybieramy się na wakacje. Akurat się tak stało, że 10 lipca znieśli po prostu kwarantannę, że jak pojedziecie do dowolnego kraju, tak, znaczy do tego, co, w którym się jak gdyby
No, Anglia zgodziła, tak? Czyli tam 29 krajów jest, czyli jest Polska, Hiszpania, chyba Portugalia, Grecja i tam jeszcze inne. No to wybieramy się do Polski na holiday'a. Także dzieci są po prostu w niebo wzięte. Już mieliśmy jechać tutaj do Anglii. Ewentualnie szukaliśmy jeszcze też ofert takich 10-dniowych, dwutygodniowych do Hiszpanii, no bo nie byliśmy pewni, co będzie z tą Polską, ale okazuje się, że Polska też jest akceptowana. Także jak wrócimy z Polski, nie musimy przechodzić tej dwutygodniowej kwarantanny i to jest zajebiste. No to bardzo, bardzo się cieszę. I moi drodzy, muszę tutaj odczepić tą cenę, albo na razie Wam nie odczepię. Po prostu, zobaczcie, kochani, mojej siostrzenicy kupiłam taki zestawik. Zawsze jakieś takie kupuję coś, co niekoniecznie jest w Polsce. Być może jest, być może nie. Nie wiem, ale ona uwielbia takie prezenty właśnie z Anglii. Zawsze coś tam utrafię takiego, co jej odpowiada. No i kupiłam jej taki zestawik do włosów. Sama jestem ciekawa, bo powiem Wam, że sama bym sobie użyła takie coś. Bardzo fajne rzeczy tutaj są. Zobaczcie, jest taki Hair Tutorial Kit, taki zestawik do stylizacji włosów. Kochani, i zobaczcie tutaj. Tutaj jest takie cosik, co się wkłada, nie wiem, co to jest, takie gumeczki to są, czy co to jest. Tu są takie do warkoczyków, tutaj jest takie do koczka, tutaj jest do czegoś jeszcze. I zobaczcie, ile tutaj rzeczy jest w tym zestawie. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z przodu. Widzicie, tu jakieś spineczki, no dużo, dużo rzeczy. Pokażę Wam, jak to wygląda tu z przodu. Także muszę cenę tutaj tylko. Nie będę Wam mówiła cen, ale patrzcie, kochani, patrzcie, co można tutaj zrobić z tych akcesoriów. Widzicie, jakie fajne? Taki warkoczyk tutaj, takie coś można zrobić. No super. Mnie to interesuje właśnie to i to. To do warkoczyków, bardzo fajnie to wygląda. Ona lubi się stroić, ona lubi też się tam pomalować. Zresztą mama jest wizażystką profesjonalną, a córeczka też ma tam jakieś kosmetyki dla dzieci. Także no, myślę, że będzie zadowolona z tego. Myślę, że będzie z tego zadowolona. Tak. Dobra, to już mam, to już mam. Kupiłam sobie perfumy takie na co dzień. Wiecie co? Szkoda mi używać perfum takich drogich, jakichś takich naprawdę, wiecie, takich ekskluzywnych perfum typu, nie wiem, jakieś Coco Chanel czy coś. Szkoda mi używać takich rzeczy na co dzień. Na takie codzienne latanie to powiem Wam, że zwykłe perfumy mi wystarczą. Ja tam nie muszę pachnieć Dolce Gabbana, tak? Także kupiłam sobie, nigdy akurat nie miałam z Beyoncé tego rodzaju, tego pomarańczowego. Nie wiem nawet, jak to pachnie. To jest woda toaletowa. Takie cosik kupiłam. Zaraz to zobaczę, przetestuję. Tutaj tak wygląda. To jest dosyć takie znane, ale ja jeszcze nigdy tego nie miałam, powiem Wam szczerze. Zawsze tam jakieś kupowałam Katy Perry, jakieś tam Britney Spears, a Beyoncé nigdy nie miałam. Także zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie w moim typie. Ale wiecie co? Z jednej strony to żałuję, bo popsikałam sobie. Tam w B&M, nie wiecie co było? Była taka woda, mgiełka, taka do ciała. Jedna była z Rianą. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny. Nie umiem Wam opisać tego zapachu. Bardzo taki świeży, taki letni. A ten był I Love Revolution, wyobraźcie sobie, taka mgiełka była, zarąbista. I to był zapach kawy, kokonut chyba i jakieś kakao. Taki słodki, taki piękny zapach i kawę też czuć.
że normalnie aż chce się zjeść to, wiecie? I trochę żałuję, że tego nie kupiłam. To chyba kosztowało 7 albo 10 funtów, taka mgiełka, ale bardzo fajna. Zaraz to wypróbujemy. No, tak to pudełeczko wygląda, jeszcze raz Wam pokazuję. A perfumiki, jeżeli nigdy nie miałyście Beyoncé, to tak wyglądają. Zobaczcie, kochani, tak to wygląda. Ładna buteleczka, taka łódka. Tutaj tak. Nigdy nie miałam tego. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Czy to będzie w ogóle w moim typie, wiecie? Ja to bardziej lubię takie słodsze, ale nieraz lubię też takie świeże, letnie. No powiem Wam, no całkiem, całkiem. Wiecie, takie perfumy, one inaczej będą pachnieć na kobiecie ciemnoskórej, tak? A Beyoncé to jednak no, ma taką latynoską skórę, taką mulatki, urodę mulatki. No, to na nich będą inaczej pachnieć takie perfumki, bardziej intensywnie, bo jednak czy murzynki, czy właśnie jakieś mulatki, one mają bardziej intensywny zapach potu. Także inaczej te feromony jeszcze też działają. Ale powiem Wam, że całkiem, całkiem ten zapach może być. Zobaczymy. Na lato jest taki niezbyt mocny, ale wystarczający. Powiem Wam, że ja latem nie lubię zbyt mocnych perfum. A dlaczego? No dlatego, że jednak jest gorąco, człowiek się poci, duchota jest i jeszcze wiecie, jak się spryskacie takimi mocnymi perfumami, chyba że gdzieś na wyjście wieczorem to co innego, ale do takiego latania gdzieś tam na zakupy czy gdzieś, to niefajne są takie mocne perfumy. Byłoby mi niedobrze. Także mogą być te perfumy na co dzień. 10 funtów to kosztowało, moi drodzy. Nie wiem, jaka jest normalna cena, ale myślę, że tak do 15 czy do 20, nie mam pojęcia. Czy to była połowa ceny? Nie wiem, nie mam pojęcia bladego. Lubię oryginalne perfumy, bardzo lubię klasyczne perfumy, te Coco Chanel Mademoiselle, zawsze mi się podobały i zawsze mi się będą podobać. Uwielbiam Giorgio Armani Cold, uwielbiam też klasyczne Calvin Klein Eternity. Masę jeszcze jest innych perfum, które bardzo, bardzo lubię. Piszcie mi tu kiedyś tam w komentarzach, jakie perfumy lubicie. Może nie miałam tych perfum, wypróbuję sobie te stery i sobie może kupię. No. Także ciekawa jestem, co teraz jest tak naprawdę na topie. Nie byłam ostatnio w perfumerii, to nie wiem. No, ten zapach może być tak na co dzień, powiem Wam. Dobra. Kochani, tam w B&M-ie znalazłam, bo tak reklamują ten Herbal Essence, że jest taki z naturalnych składników, zero parabenów, bez glutenu, bez parafiny, że taki naturalny szampon do włosów, zobaczcie. I wzięłam na próbę, ale już zobaczyłam skład, moi drodzy. Oni tak oszukują, dranie, to jest dupa blada. To nie jest prawda. pH Balance, Coconut Essence. Jasne. Słuchajcie, to zawiera w składzie sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, glikol, sodium, ojeju, perfumy. Skład ma kiepski, skład ma kiepski, moi drodzy. To jest guzik, prawda. Tutaj jest cały skład. Skład jest bardzo, bardzo kiepski i na pierwszej pozycji jest ten, tak jak mówię, sodium lauryl sulfate, ta sól, która bardzo właśnie w tych wszystkich szamponach drogeryjnych to różni, taki szampon drogeryjny od szamponu naturalnego, że właśnie te naturalne szampony nie mają tego, tej soli, tego sodium lauryl sulfate.
który wysusza nam skórę głowy, powoduje u nas łupież, stany zapalne, te substancje się pienią bardziej i tak dalej, a te naturalne szampony jednak, powiem Wam, to może nie są super wygładzone włosy, jak po tych drogeryjnych szamponach ulepszonych, no ale wiecie, obklejają nam włosy, zawierają różne tam silikony, inne rzeczy, oblepiacze, które stwarzają taki pozór, że ten włos jest taki piękny, wygładzony, a tak naprawdę to jest chemia, chemia, jeszcze raz chemia, więc naturalne szampony tutaj są dużo, dużo lepsze pod tym względem, wiecie, że nie mają tej soli w sobie, która bardzo wysusza skórę głowy. Zapach wszystko ma ładny, ten szampon. 2 funty dam za to. No, taki kokosowy. Zobaczymy. Kochani, co ja tu jeszcze kupiłam? Kupiłam też na prezent, ale nie nauczycielce, tylko tej dziewczynce. Taki, zobaczcie, Coca-Cola, taki piórniczek będzie miała sobie do szkoły. I tak jeszcze się zastanawiam, bo mój syn taki chce, więc on lubi Coca-Colę, niestety lubi Coca-Colę. No i lubi też koszulki z Coca-Coli, to tak samo jak i ja, więc taki piórniczek może mu kupię, póki jest, bo potem może nie być. Jeszcze były takie piórniczki z Fantą, bardzo fajna sprawa. Także tak. Nie powiem Wam ceny tego. No i jeszcze tej siostrzenicy kupiłam taki zestaw takich wazeliny do ust. Lipstiki takie do ust. I one dają delikatną barwę. I tutaj zobaczcie. Coca-Cola. Zobaczcie. Uwielbiam, powiem Wam, te mazidła do ust są super. Miałam Coca-Colę, miałam Fantę. Tutaj jest zwykła Coca-Cola, Coca-Cola Sherry, nie, Vanilla, Coca-Cola Vanilla, Fanta. I powiem Wam, że jeszcze ten piórniczek to był właśnie z Fantą. Bardzo fajny ten piórniczek. I dla dziewczynek, i dla chłopaków w różnym wieku. No, fajnie. Dobra, dla tego nauczyciela, moi drodzy, kupiłam też do tego prezentu smartphone light, takie światełko, które się zakłada na Wasz telefon, tak, smartfona, czy może być nawet na tableta równie dobrze. Zobaczcie, takie coś, takie coś, takie światełko, widzicie? Bardzo fajna sprawa. Też sobie takie coś kupię, bo mi się to przyda. Czy jakiś selfie sobie zrobić, czy coś, to wiecie. Zarąbiście. I dla faceta myślę, że mu się to przyda. Było jeszcze tam kilka takich akcesoriów, ja się tak zastanawiałam, co by chciał nauczyciel. No dobra, kubek. Kubek się zawsze przyda każdemu. Takie światełko może mu się przydać. Czy jakieś tam, nie wiem, kable USB, czy tam, wiecie, o co chodzi, coś, co wykorzysta sobie, czy jakąś, nie wiem, podstawkę pod telefon, czy coś, wiecie, coś męskiego takiego. Tak, siostrzenicy jeszcze kupiłam taki fajny silikonowy portfelik, też Wam nie powiem, jaka to cena, bo być może mnie będą oglądać. Dobra, no, czyli taki rainbow, silikonowy portfelik. Sama bym się jeszcze takimi rzeczami pobawiła. No, dobra, teraz. Nie wiem, czy wierzycie w feng shui, bo ja troszeczkę tak. Jagórzko powinno być ustawione i nawet takie coś, patrzcie, kupiłam właśnie nauczycielom takie słoniczki. Te słonie, moi drodzy, patrzcie, zauważcie, że mają tą trąbę do góry, a nie na dół. To jest ważne według feng shui.
bo to przynosi szczęście. No i tutaj jest taki kwiatuszek. 4 funty to kosztowało, także fajne. No i co? I takie coś sobie postawią na meblach i to będzie im przypominało mojego syna, tak? Na pamiątkę. Także fajnie. A naprawdę moi synowie mają super, super nauczycieli. W ogóle powiem Wam, że słyszałam złą opinię na temat tej szkoły, że to jest, może być jedna z najgorszych szkół i w ogóle i dzielnica nie taka. Powiem Wam, że mieszkam tu długo i uważam, że ta szkoła jest naprawdę dobra. Świetny team, świetni nauczyciele. Ja jestem bardzo zadowolona. Nie jest to szkoła katolicka. Ale powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. I nie zgadzam się z tym, co mówią. Także jak ktoś szuka problemów, to zawsze znajdzie. Tak. No, to takie właśnie kupiłam te słoniki. Śliczne są. Dobra. Powiem Wam, też to było takie reklamowane. Kupiłam sobie taką odżywkę z Garniera. Ultimate Blends Nourishing Hair Food Banana and Chia. 3 w jednym, maska do włosów, do suchych włosów. Wegańska formuła, naturalne składniki, 98%. Nie wiem, zobaczę na skład. Seteryl, alkohol, gliceryn i steramidopropyl, dimen. No powiem Wam, niektóre składniki ma całkiem, całkiem. Są perfumy, ale to są na ostatniej pozycji, także powiem Wam, że jestem pierwszy raz pozytywnie zaskoczona, bo ta maseczka nie ma takiego złego składu, powiem Wam, rzeczywiście. A wiem, że tam reklamy tak podają, że takie super, a potem się okazuje co innego. Ale ta maseczka w ogóle kosztowała 2,5 funta albo 3,5 funta. Nie wiem, wypróbuję sobie, zobaczymy. Przyjazna dla zwierząt, wegańska, tak? Także zobaczymy. I to może być jako kondyszoner, może być jako maseczka. Na 3 minuty się to kładzie na włosy. Oczywiście nie na skórę głowy, tylko ludzie robią błąd, że takie maski kładą, czy odżywki na skórę głowy. Nie. Jakieś 2-3 cm od skóry głowy na same włosy albo nawet na końcówki. Tak się powinno robić. Nie na skórę głowy. No nie wiem. Czyli dla włosów superfood, tak? Super pożywienie dla włosów. No i tu pisze właśnie, nie ma silikonów. Wegańska, 98, biodegradalna formuła, testowane dermatologiczne, plants oil. Widzicie? Tutaj jest cały spis. Nie wiem, zobaczymy. Wypróbujemy. Pachnie? No pachnie bananem. Zobaczcie, jak to wygląda. Dosłownie banan. Tak jakby ktoś, nie wiem, zmiażdżył banana. W ogóle to te maseczki z naturalnego banana też warto robić. Dam Wam kiedyś przepis. Dobra. Jedziemy z tym koksem, bo póki mam jeszcze czas. Kupiłam jeszcze nauczycielom takie, akurat było w promocji, o połowę ceny, special buy, taka ozdoba, no nie wiem, na komodę, czy na parapet. I też im takie coś kupiłam. Były różne kolory tych liści, ale te mi akurat najbardziej odpowiadały, bo były jeszcze złote, takie pozłacane. Białych nie było, bo jeszcze myślałam o białym, ale nie było białych. No i ten najbardziej mi się spodobał kolor. No, także postawią sobie, też będzie im przypominało Maksiuńka i w ogóle.
Dobra. Muszę to tak porobić, żeby to się nie poniszczyło. Ok. Co ja jeszcze kupiłam? Powiem Wam, że kupiłam takie cosik. Takie koszyki. One są bardzo fajne. To może być równie dobrze też jako tacka, nie wiem, pod jakąś kawę, herbatę, tak? Ale ja to kupiłam, żeby sobie położyć na komodzie. Ja tam sobie wszystkie kosmetyki, nie wiem, czy jakieś perfumy, czy inne rzeczy powkładam. Takie coś może być też dobre do szuflad, na przykład, nie wiem, jak chcecie majteczki albo skarpeteczki powkładać sobie, tak? Czy nawet jakieś właśnie, jak macie też takie komody, które muszę sobie kupić z czasem, bo będę chciała tą toaletkę w końcu zrobić. Takie płytkie, malutkie, takie płytkie półeczki i tam możecie sobie powtykać to i powkładać na przykład osobno cienie do powiek, tak, paletki, osobno na przykład, nie wiem, jakieś róże, jakieś tam osobno kredki, żebyście mieli wszystko posegregowane, fajnie to wygląda. Muszę z tym zrobić w końcu porządek, wiecie? Także tak. I jeszcze, kochani, kupiłam takie piękne świece. Uważam, że cena jest bardzo dobra. Zobaczcie. Takie w szklanym kielichu. Tam można wkładać takie świeczuszki. Można wyższe wkładać, można zapachowe, można brokatowe, jakie tam Wam pasuje. Także bardzo ładnie się to prezentuje, naprawdę. Bardzo fajna sprawa. I 4 funty to kosztowało. I 4 funty to kosztowało. Tak. Czy ja coś jeszcze kupiłam? Tak. Kochani, kupiłam sobie klapeczki. Klapeczki sobie kupiłam, dałam za nie 5,90 albo 6,90. Takie brokatowe. O takie klapki mi właśnie chodziło. Takie sobie zamawiałam, tylko że tutaj miały futerko. To są takie jakby do basenu. Najlepiej lubię takie klapki, powiem Wam, latem, czy nawet zimą. Grubą skarpetę włożyć. Czy nawet, patrzcie, jak Wam się noga spoci, to nie musicie tak jak te materiałowe co chwilę do pralki wrzucać, tylko te sobie przemyjecie jakąś gąbeczką z detergentem, spłuczecie i jak nowe, tak? A takie materiałowe, no to jednak wiecie, materiał przesiąka potem, brudzą się, wiecie o co chodzi, bo jednak kurz jest, spocona noga i zaraz odbite są całe podeszwy i tak dalej, kochani. Czekajcie chwilkę. Nie wiem, kto to dzwoni. Pewnie jakaś reklama. Także tak, moi drodzy. Czy ja coś jeszcze kupowałam? Ja coś jeszcze kupowałam teraz. Tylko zabijcie mnie. Ja już nie wiem, co ja teraz kupiłam. Gdzie ja to położyłam wszystko? Żeby to było wszystko niemożliwe. Coś jeszcze kupiłam. Jak mi się coś przypomni, moi drodzy, to Wam jeszcze pokażę. A na razie póki co, to by było na tyle. Ja już muszę wracać do swoich obowiązków. Na szczęście obiad mam zrobiony z wczoraj. Dzisiaj tylko tam coś dorobię ewentualnie. No i sprzątam, sprzątam. Piorę. Suszę. Dobrze, że mam tą suszarkę taką elektryczną, że nie muszę się martwić, że deszcz pada, czy mi wyschnie pranie, czy nie. Nie musi się to kisić gdzieś na kaloryferach, wiecie o co chodzi. Tylko piorę wrzucam i wiecie, mogę 20 prań robić i zaraz wrzucić do tej suszarki. No, tylko wyprasuję te rzeczy. No i powiem Wam, że szykuje mi się konferencja. Będę miała konferencję z Macy's, z tą firmą, z którą współpracuję. To będzie taka wideokonferencja. Kursy, wszystko za darmo i tak dalej. Cieszę się bardzo, bo dzięki temu też poznaję świat, poznaję nowych ludzi, fajnych ludzi, twórczych ludzi, wiecie o co chodzi. Także ta firma Macy's jest naprawdę super. I pieniążki pierwsze nawet zarobiłam, powiem Wam.
No jestem bardzo, bardzo zadowolona, pozytywnie zaskoczona. Wiecie co, jak jest porządna firma, to widać od razu. To widać od razu. Także zobaczymy, ale też nie chcę zachwalać. Na razie jest dobrze, na razie jest git, majonez. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Także tak, to by było na tyle, moi drodzy. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście piszcie na mojego e-maila. No. I w ogóle tak się zgadałam. Mam kolegę, który tworzy swoją muzykę na YouTubie. Jest świetnym perkusistą i w ogóle no świetnie gra na instrumentach. Także tworzy swoją muzykę. No i powiem Wam, że na pewno w którymś tam momencie, w którymś filmiku wykorzystam tą muzykę do swoich filmików. Nawet mam dużo pomysłów. Wiecie, to jest coś, muzyka typu, ja wiem, coś jak Metallica. Jeżeli ktoś lubi takie rytmy, to naprawdę świetna sprawa. No ja lubię, ja zawsze lubiłam na przykład Metallicę. Czy coś w tym stylu. No naprawdę. I wykorzystam to też do moich filmów. Dostałam pozwolenie, bo jeżeli ktoś nie wie, no to nie można sobie tak brać muzyki z YouTube'a czy z jakąś inną, jeżeli się nie ma pozwolenia na to, tak? Albo się za to płaci, albo po prostu używa się takich, gdzie udostępniają za darmo, za pozwoleniem i tak dalej. Bo to jest tak, jak gdyby kradzież czyjejś muzyki, wiecie o co chodzi. Także to jest copyright, no copyright, nie może być to. Więc no, także kolega dał mi pozwolenie. Także super, świetnie, super, super. Także już tam wymyśliłam kilka makijaży do tej muzyki. Na pewno będzie się działo. Nie wiem co jak, kiedy się będziemy widzieć następnym razem. Bo jestem zagoniona potąd, naprawdę. Mam tyle rzeczy do zrobienia. No, mam jeszcze tą konferencję. Wiem, że w Ameryce jest 10 godzina, kiedy ta konferencja będzie, 10 rano, a u mnie jest to 5, bo ja jestem w Anglii, także różnica tych godzin, tych czasów jest jednak istotna. 5 rano. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale w sumie to ja zazwyczaj 6, 7 teraz wstaję, także nie powinno być problemu. No. Ale wiecie co, jak takie konferencje są, to ja zaraz mam takiego stresa, co to będzie, jak to będzie, to taka adrenalina jest, wiecie? No. Dobra, moi drodzy, to będę kończyć. Życzę Wam miłego dzionka, dobrego obiadku. Nie wiem, co tam dobrego dzisiaj robicie. Ja tam już obiad mam, coś jeszcze na szybko zrobię dla siebie. A tak to sprzątam, gotuję, szykuję wszystkie rzeczy na wyjazd i tak dalej. No i zakończenie roku i tak dalej, i tak dalej. Kupiłam przepiękną paletkę, naprawdę, tylko nie mam czasu nawet, kiedy tego zrobić. Jak już będę miała więcej czasu, to Wam pokażę. Z W7, podróbkę z Huda Beauty. Naprawdę piękne są tamte cienie. Super, super, super. Ale chcę na spokojnie Wam pokazać swatche, objaśnić, wiecie, te cienie i tak dalej. No i oczywiście makijaż zrobić przy okazji też, prawda? Także tak. Także tak. No to widzimy się w następnym filmiku. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie i pa, pa.